pytasz kolejnego zagrajmy w Spartan, Gates of Troy i tak, ostatnio nagrywałem tego bardzo. W ogóle mało co nagrywałem, ponieważ mam maturę i na razie się przygotowuję do matury, jest marzec, niedługo, deadline. I co mogę teraz powiedzieć, odrada jakoś taka mnie wzięła, taka chcica na nagranie tej gry. No i to, że mam rekolekcję, to wziąłem sobie laptopa, odpaliłem, w bursie jestem aktualnie, jest cisza, spokój. Jeden widz cały czas się prosił, więc dla niego zagram. Długo nie grałem, więc będę jak zwykle kaleczył sobie jak zwykle. Tego rodzaju gry zawsze kaleczę, więc co nie mówić. Co my zrobiliśmy ostatnio? Zrobiliśmy ostatnio Lesbos, czyli kto. I zostało nam jeszcze tego... Dużo. Ale będziemy mieć kampania na Krecie, 900 przed naszą erą, życie pirata. Jazdy piratów bazujące głównie w Cylicji na Krecie i Ilirii zdarzały się nagminnie. Ten problem nie został rozwiązany aż do czasów potęgi Imperium Rzymskiego. Czas rozgrywki krótki, Kreta zachodnia, grupa etnicza, Iryjczycy piraci, kontrolu 10 miast, albo Mielna. Zagrałbym sobie piratami. Będziemy mieć teren. Nie będziemy mieć terenu. Będziemy sobie wschodni, ponieważ teren dość taki malutki. Jeżeli zepniemy dupę, to szybko nasze wojska musimy przesuwać cały czas do przodu. Pojadło się na razie łatwo, bo trochę się cofa. Rozpoczęcie gry. Witaj panie, twój lud wybrał cię, abyś poprowadził go przez trudne czasy. Powodzenia, dobra. Mówiłem, mamy tutaj na razie... garnizon. Dobra, to jest na razie do przyjęcia. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nasze będzie dziesiąte. Ale dobra. Mamy kontrolować większość. I weźmy sobie na nasze miasto. Jak to się wchodziło nawet na miasto? Co my w ogóle tu mamy? Tak. Astymonia. Szczepnica, Astymonia. W ogóle zrobimy sobie taki pierwszy zapis. I sobie tutaj ściszę od razu. Pierwszy zapis, nie wiem, weźmy sobie, to było Kreta i piraci, część pierwsza, dobra. Niech to jako tak działa. Cóż my tutaj mamy? Chłopi o szczepnicy. Mam duże obozowisko. Mamy ceglarza, ale ogólnie jak mam przyrost? Mam na razie żywność na minusie, żelazo. Mam żywność na minusie. Zróbmy tą wioskę, jaką może podstawową do żarcia. Choć może i nie. Zobaczmy, gdzie mamy żarcie. Żarcie mamy nigdzie. Można by tak powiedzieć. Gospodarstwo. Tu mam inne gospodarstwo, więc niech to będzie. Tutaj duże obozowisko. Ceglarz Uniwersytet. Obóz wojskowy. Zobaczmy, tam gdzie mamy najbardziej rozwinięte. Co mamy najbardziej rozwinięte? Zobaczmy sobie obóz wojskowy. Kupujemy. Może spróbujemy. Czy będzie nam też drewno? Ale coś tu jest bida. No, wioska, to jest stolica ogólnie. To jest nasza cała stolica.
Musimy tę osadę rozwinąć. Tutaj w sumie załóżmy ok. Wypadałoby założyć tu gdzieś gospodarstwo. Tu się robi. Załóżmy, że tutaj gospodarstwo. Kupimy. To już nie jest nasze miasto. No jest już ścieżki. Spójrzmy sobie na dyplomację między naszymi. Tutaj jest chyba na razie wojna, szczerze powiedziawszy. Niezależne. Wyślijmy jakiegoś dyplomatę. Weźmy tego dziadka na przykład. Wyślijmy tam do nich. Okej. To tamten na razie drugiego. I niech sobie tak będzie. Haha, mam badania. Chciał badań lekarz. Ja jeszcze tych badań nie ogarniam, muszę chyba kiedy kumpla spytać. Bo was, drodzy widzowie, napiszcie mi, jak to grać. Boże święty. Tu mamy jeszcze jakieś miasto. Mała wioska. Na razie nie kupimy. Przybyt środkowi, ok. Wszystko ok, mam tę dyplomację. W drodze. Stosunki. Na razie to jest taka dupa blada. Niby są, niby ich tutaj nie ma. Ale spoko. Dobra, wypadałoby jakieś kurde wojsko zebrać. O, ja bym tu chętnie jakieś wojsko zebrał. Tylko, że... Następna armia. Coś tego wojska zbytnio tutaj, widzicie, nie ma. Jak w to kuźwa grać? Dobra, mam tu jakieś aria, gospodarstwo. Tutaj mamy na razie nic, ale mamy garnizon, wybierz armię w mieście. Dobra. Dwóch. Tutaj wybierz. O, tutaj to jest chyba nasza stolica aktualnie. A to można było powiedzieć, że było na więcej. Tutaj mamy cegły, brak murów. Nie wiem, czy taka od razu polityka agresywna jest dobra, ale jeśli mam się zabawić, to się bawmy teraz. Zbierajmy małą tą armię. Te miasto jest takie najbardziej wysunięte do przodu. Wybierz. Wy musicie się połączyć. Okej, budowa zakończona. Pięknie. Jedni tutaj połączeni. Drodzy, jakoś nie. Mamy gospodarstwo. Dziękuję bardzo. Oszczepnicy. A, bita. Liga z nindzą na razie.
7 wszystkie, jakby to powiedzieć, potrzeby, jakie powinniśmy spełnić, są na razie spełnione. Czy tutaj mamy jakiś garnizon? Mamy. Ale tak patrzę. Dalej są ścieżki. Zapiszmy sobie naszą gierkę. O, może ją sobie zrobił. 2. Nie. Tutaj nie będzie. Muszę trochę gram padak, szczerze wam powiedziawszy, ale no co ja wam poradzę. Dobra. Róbmy tak. Super. Dobra. O, koniec budowy, pięknie. Beka z tymi wojskami, ale czekajcie, gdzieś mieliśmy budowę ukończoną. Obóz wojskowy, dzięki temu obozowi wojskowemu możemy naszą Astymonia zwiększyć. Dzięki. Zobaczmy na dyplomację, czy nasi już troszeczkę się obsrali? No, nie. Ale okej. Zróbmy kolejny sobie zapis. W sumie warto zrobić zawsze taki zapis przed większą bitwą. Nie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Tu na razie nic. Nothing. Obóz wojskowy. Astynonia to się chyba budują w końcu, czy nie? Nie wiem, czy się budowali, czy nie, ale dobra. A, twoje wojska steruj bitwą. Oczywiście, że tak to zrobię. Mamy oszczepników naszych, mamy astymoniów. Otwarty teren. Najlepiej zrobić jakoś. Tak. Taktyka półksiężniczka. To będzie najlepsza. No to wszystko. Tylko wypadałoby fajnie to ich przesunąć. Bo ja troszeczkę tutaj zjebałem. Tak? Bardzo przydatne narzędzie. Dobra. A oszczepnicy zawsze spoko. I w sumie można by wziąć start. Zmieniłem sobie na 3D. Tutaj. I witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Spartan Gates of Troy.
I co? Dawno tego nie nagrywałem. No i postanowiłem znów to ponagrywać i trochę to ogarnąć. Może mi się w końcu uda mniej więcej jakoś umieć w tą grę coś, cokolwiek zagrać. Ale dobra, włączyłem sobie zapis ostatni, patrzę sobie tutaj, lipiec, koniec budowy. Budowa duże obozowisko została ukończona. Dobra, tu coś mam do budowy. Coś tu mi się buduje, duże obozowisko. Tutaj mój przyjaciel mówił, że o, mam punkty badań, tak? I wypadałoby zainwestować coś w te badania, tak? Ale zobaczmy bilans naszego tutaj, naszego imperium. I tak, tu są cegły na minusie, żywność, wszystko na razie na plusie. No, zawsze mogłoby być coś lepiej. Ale okej, dobra, mniejsza z tym. Weźmy sobie jakieś badania. O, mamy dyplomację. Potrzebnym jest to. Nasze terytoria niezależne. Pełne relacje dyplomatyczne. Oni nas nienawidzą. Wyślijmy tam do tego. Aha, stosunki, nienawiść. Neutralny. Skąd neutralny? To weźmy sobie jakieś tutaj pochlebstwo. Aha. Dobra, nie ogarniam tego. Na razie nie bierzmy tego, ale mamy tak naszą punkty badań. I podział badań. Mam też złoto. Za 21 tur. Jak zrobię tak. Czekajcie. To za 7 tur. Ale nie, potrzebne mi jest mniej więcej żelazo. Weźmy trochę mniej więcej w żywność. Z 3. I to. Czy może mieć? Nie, ja bym sobie zrobił coś takiego jak. Zaryzykujmy, zobaczmy to, co to mi to da. Co mi to da? Nie mam pojęcia. Zapiszmy sobie tutaj. Badania, test, miedź. Tak, zapiszmy sobie rozgrywkę. Tu mam nasze terytorium. Ostymonia zwiększyć. Tego to troszeczkę jest, tego widzę. Ale dobra, tego na razie nie chcę. Tutaj mamy gospodarstwo. Coś tu mogę wybudować, no nie za specjalnie. Populacji też nie ma. Małe obozowisko. Zróbmy duże obozowisko. Co będzie kosztować? Koszt cegły 150. Cegieł mamy naprawdę dużo na razie. Wybudujmy, niech to się troszeczkę tutaj rozwinie. Mała wioska. Ceglarz, obóz wojskowy. Astymonia, zmniejsz. Niech to mi wybuduje dwóch astymoniów. I od razu małą wioskę. Tutaj ceglarz, gospodarstwo. Co mamy tutaj na plusie ogólnie? Żywności mamy dużo. Przegląd naszego imperium. Wypadałoby mieć nawet dużo żywności. Kurde, ciężko jest tego. To jest tak dużo. To nie jest to samo co coś innego. Obóz wojskowy, tutaj rekruci, oszczepnici, psilosi, zwiększmy chociaż o jedno. Tutaj na razie nic nie mam. Niech tak będzie. No i co, zakończymy turę? Zakończmy tę turę. Coś tutaj się ciekawego podziało. No na razie nie cegły, brak murów,
Brak murów, tu też pewnie będą jakieś mury. Weźmy ten garnizon, nie, jak to już pójdzie tutaj. Tutaj. Tu mam full. Tu mam, szczerze powiedziawszy, full, ale zawsze coś możemy tutaj wymienić. Wymienimy sobie. Aha. Czy mam tutaj połączone, takie duże. No dobra, skoro mamy połączone, to możemy sobie tutaj zabawić się. Obóz wojskowy, duże obozowisko, może sobie weźmiemy, zrobimy. Bo nie mamy co na razie tutaj, no szczerze powiedziawszy, wybudować. Mamy przegląd imperium, tylko na razie cegły tutaj zużywamy. Dobrze wiedzieć, co tu się dzieje ogólnie w naszym tutaj terytorium. Tu są stolica, badania. O, i co? Nie mówię, że mam tutaj znów punkty badań. Nie wiem, co ile się te punkty badań tutaj akurat robią. O, znowu mam 6. Mam co turę 6? Powiem wam, że to jest mnie tutaj zaskakuje na razie. A nie, no przecież tutaj mam 16 tur do końca. To weźmy sobie tutaj. To było tu? Nie, to było gdzieś. Hopie, hopie. No, nigdzie na razie tego nie dam. Ale dobra, to są jacyś lepsi weterani, bo czy to jest stolica? Praisos, gdzie to jest? Mitios, Praisos, tu jest moja cała stolica, ale dobra, weźmy sobie tutaj przybył dyplomata, zachodni Kretyńczycy, okej. Okay. Weźmy sobie najpierw tą dyplomację. Zachodni, to są tutaj. I co ja mam tutaj dalej zrobić? Neutralni, dobra. Tu są środkowi, ale to jest tych środkowych, to ja na razie nie chcę odrzucać.